Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a wy osiągnacie Chłopaki nie płaczą, let's play. Boys don't cry. A więc co to jest gra? To jest przygodówka. Tak, to jest przygodówka. Zrobiona w Polsce, to jest polska gra, z polskim dubbingiem. Z polskimi aktorami. Występuje tu Cezary Pazura i... Mirosław Baka, o ile się nie mylę. Nie pamiętam dokładnie, szczerze mówiąc. I właśnie dlatego uważam, że nie powinniśmy w ogóle. Dobra. Mniejsza o to. Zacznijmy grę sobie od początku. Mniej więcej na początku pamiętam tę grę, więc początek nie będzie taki, wiecie, fejle i tak dalej. Już kiedyś grałem w tę grę i mówię wam, polecam tę grę, szczerze. Dlaczego? Bo jest teksty, akcje. Cięta akcja w przygodówce. No dobra, zacznijmy grę. Wiesz, Jasiu, to swoją drogą dziwna sprawa. No bo wszystko wskazuje na to, że ci dwaj typkowie się znali. W sensie, zabójca i ten, no, ofiara? No otóż to, Jasiu, otóż to. No nic, może dowiemy się czegoś poprzez przesłuchanie. Weź, niech ktoś sprzątnie do ciebie. Pani starszy... Co takiego? No bo myśmy zapomnieli tych czarnych toreb na zwłoki. Aj. No bo w centrali nam nie powiedzieli. A skąd mieliśmy wiedzieć? W ogóle taki bajzel ostatnio, że dyspozytorka znowu dała nam tylko ślepą amunicję. No to trzeba będzie się po niego wrócić. A jak ktoś ukradnie ciało? A kto ma ukraść? Bez przesady, Jasiu. No bez przesady. Pojedziemy na komendę, od łapiduchów weźmiemy torbę i za spraz zapakujemy denata. Nikt się nie zorientuje. No, ale dla pewności można to wszystko taśmą ogrodzić. Można, pewnie, że można, ale póki co jedźmy na komendę. A suszy mnie kapkę. Co, pojechali? What the fuck? Wysybych trupów. Ty, głowę bym dał, że mnie grucha normalnie zastrzeliłeś. Kropnąłeś do mnie z dziewiątki. Garniak za taką forsę, za samą marynarkę. 1500 baksów, no jego mać. Podziurawiona jednak. Grucha. Grucha. Gdzie ty jesteś? Oh my. Dread! Dread! Co? Niczego nie pamiętasz? Żyłeś, ale zostałeś wskrzeszony. A trzeba zaznaczyć, że niezwykle rzadka to sytuacja. Jak to? Ownie? Nie przesadzajmy. Zostałeś zesłany tu na nowo, gdyż nie wypełniłeś jeszcze swojej misji. Misji? O czym ty mówisz? Kto ty w ogóle jesteś? Powiedzmy, że przychodzę tu w imieniu kogoś bardzo ważnego. Musisz wypełnić moją wolę, albowiem inaczej. Na powrót w proch się obrócisz. Razem z twoim dajerkiem. Ty dziadu parchaty, byś mi tu groził? Nie z kim stawałem. W sekundę cię rozwalę. Mądry to ty wtedy jesteś. Dlatego już raz cię zabiję. Ale to twoja druga szansa. Wciąż nie wierzysz w moje słowa, zatem przekonaj się sam. Przekonasz się sam. Że co? Zobaczymy. Kurczę, gdzie jest? Ty istniejesz? Cisza! Teraz mówię ja! Fred? Jestem głosem Pana. On otacza opieką nawet takich nikczemników jak ty. I Pan nasz nie może, wyobraź sobie, znieść faktu, że stworzył takiego nieudacznika jak ty.
nieudacznika i bluźnierce. No bo... Tantetny Gajer i wszystkim wciskasz kit, jaki to on był drogi. A jak było naprawdę? I się dogadałeś z tym Ormiańcem, to sam wiesz najlepiej. Koledzy w gangu cię nie szanowali. Za osła cię drogi sobie mieli. Co ja mówię? Nawet grucha, nawet ten głupi grucha, którego tak chciałeś zgnębić, ta się dać zrobić, no jak dziecko, normalnie. Ale... Cisza! Teraz mówię ja. Fred, jestem głosem pana. A on nie może sobie darować, że tak fatalnie sobie poradziłeś. Dlatego staniesz drugą szansę. Dlatego twoje ciało z martwych do życia przywrócone zostało i gdy się ockniesz, zostanie ci zlecona misja. Misja, dzięki której zdobędziesz odkupienie. A jak mi się nie uda? O czas? Ej, co ty robisz? Kurde. Zamiast tą ręką. Bożniku. Taki słuchar. Okay. You know. Niemiec. Nie jest dobrze. Nie siebie wałkami na ciebie, paganiu, spolek! Rusek? Przerąbany. Przebędą redi, kłamie. Francuz! I te bleskranie są. I te frapery lisarzne są. Szpikolisz? Le parle vous po francais. Dobrze, dobrze. Zrobię co zechcesz. Wykonam każde zadanie. Doskonale zatem. Podążaj za głosem sumienia. Czy mnie usłyszysz? Aha. Jak leży. Dupa w górę i walnięty ryje na ziemię wal. Czy niby jak? Ja się. No dobra, najpierw, co pamiętam, musimy wziąć łopatę. Będzie potrzebna na późniejszych stadiach gry. I... Mogłem jednak tam nie iść. Będzie ciekawy tekst nawet. Freda. I to jest Fred. Czyli Cezary Pazura. Jeśli ktoś już poznał po głosie. Wystąpił w wielu różnych filmach. Na przykład Psy. No tam fajną rolę zagrał. Młodego tak zwanego. Hawaj. No tak. Teraz sobie wszystko przypominam. Tu stał grucha, a tamten studencina. Stał. Kurde, no. No jakbym o tym nie myślał, to wychodzi na to, że mnie chciał grucha zastrzelić. Okej. Okay. No widzisz, że nikt nie robi tu z ciebie wała. Musisz oczyścić się, Fred. Musisz dobre imię i godność obywatelską odzyskać. Się musisz wziąć za siebie sam. Właśnie, Fred. No co ty? Zienia chcesz mnie odesłać? Nie do końca, chociaż blisko. Tak, pojedź do więzienia. Gdy już tam dojedziesz, będzie akurat czas, że grucha będzie wychodził. Przechwyć go i nakłoń, żeby z tobą pracował. To na dobry początek. Gdy już ci się uda, dostaniesz kolejne instrukcje. Okej. No, a jak ja mam to zrobić? Ja nawet samochodu nie mam. A te twoje kluczyki chyba w tym dole widziałem. Samochód znajdziesz po drugiej stronie szosy. Dalej powinieneś dać sobie radę. W końcu jesteś już długi. Naprawdę? Kto, jak tam dojadę, będzie akurat czas, że grucha będzie wychodził. Co to ma znaczyć? Przecież dostał z piątkę najmarniej. I to jak papuga był wyszczekany. Papuga nie szczeka. Nie, nieważne, zobaczysz.
To takie małe zakrzywienie czasu. Możliwe nie tyle dzięki najnowszej technologii, ile wypróbowanemu pomysłowi sprzed lat. Aha. Nieważne, żałuję, że spytałem. Dobrze, Fred, dobrze. Chcesz jeszcze jakąś radę? Wiesz, że warto zabierać wszystko, czego nie przyślubowali do podłogi? Prawda? Że co takiego? Po prostu spróbuj podejść do tego wszystkiego jak do gry. No cóż, czas na mnie. O kurwa. Co za dzień. Cenzura jest w tym. Tutaj cenzura, także. Okej, okay, drób. To bez sensu. O, w grobie leżą kluczyki. Kluki samochodowe. Aha. Nie wiedziałem. Nie ma takiej opcji. Dopiero co doczyściłem ten gajerek. Zresztą, jak ja się namęczyłem, żeby stamtąd się wygrzebać. Co to nie. Nie idę tam. Wiesz, on miał jeszcze taki jeden tekst. Jest! Głuchy jesteś? Zaraz se tam wejdziesz. Tu jest wiele odwołań takich do gracza na przykład. Grafika i animacje nie są takie super, jak powinny być, ale ta gra ma klimat po prostu. Jest ciekawa, jak dla mnie to jest bardzo ciekawa gra. Jeszcze byłem takim grzdylem, to pamiętam, jak przeszedłem. Cały dzień przeszedłem. Mam patyk. Wszystkich pozabijam. Przeszedłem. Ła, mamy patyk. Pijacie. No dobra, idziemy. Let's go. Plan jest taki, że jak naciśniemy i, to wtedy otwiera nam się nasz ekwipunek, naciśniemy M, to nam się otwiera mapa, ale na mapy na razie nie mamy. Sytuacja to jest przewinięcie animacji. Kawał badyla. O, na serio? Przewinięcie animacji jakiejś czy czegoś. Jakiegoś dialogu na przykład, monologu. O, ładnie się to wszystko zaczyna. No pięknie. Cudownie. A to łatwo zobaczyć, czy coś da się podnieść, bo jest po prostu wyróżnione mocno. Dobra, idziemy w stronę szosy. Mamy kluczki już. To jest fura? Nie, no nic nie mówię. Fajna. Nawet. Kluki. Oto jej za... Ale cenzurę zrobiłem. No fajnie. Ta fura. Żartuję, naprawdę. O. Nie. One zdobią lusterko, nie szaiłeś? Nie szaiłem. Nie. To jest kierownica od szatańskiej fury, kolego. Nie tyka się jej bez powodu. Tak, za czasami się bawi. Kluczyki od mojej... Defiki. Jedziemy. Idzie. Grucha peta zapala. Siadaj, grucha. Fred, Jezus Maria, Matko Święta. Się tak denerwuj, bo jeszcze zawału kiedyś dostaniesz. Dalej do góry. Potrzebuję twojej pomocy. No co się tak patrzysz? Wcale mnie nie zastrzeliłeś wtedy. I to chyba przez tego śmiesznego papieroska coś mi się tak dziwnie zrobiło. Dobra tam, było, minęło. Jest robota. Siadasz w środka, czy poczekasz na autobus? Szukam innego frajera, Fred. Ja dopiero co wyszedłem. Nie było tak źle. Poznam ludzi, zawód mam kurna. Jestem kwalifikowanym zakręcaczem butelek PET. A jak z tobą wyjdzie jakiś przypał, to mi na dobry papuga nie pomoże.
recydywę, dostanę zdychę. I co? I co? No i wstro. Luzuj, grucha. Tym razem legal, tym razem chodzi o coś zupełnie innego. Siadasz czy nie? Nie, no, siadasz czy nie? Wszystko wytłumaczę ci po drodze. No dobra, powiedz, o co chodzi. Nie bardzo dobrze, grucha. Chłopaki, nie masz. Akt pierwszy. Tamten to był prolog. No więc tu ma się spotkać z tym zesłanym przez Boga typem z brodą, aby mógł lecić nam to niezwykle ważne zadanie. Plus. No nie wiem, czy akurat tutaj, w sensie czy na tym parkingu, ale ogólnie tak, właśnie tak to ogólnie rzecz biorąc wygląda. Cały czas nie mogę uwierzyć, że z tobą bujam po tym zadupiu. Z przesady, chyba raczej ja nie mogę uwierzyć. To ty mnie zastrzeliłeś. No Jezu, przecież to było dawno temu. Musisz być taki pamiętliwy? Co za gość? Powtórzę to, grucha, żebyś mógł uzmysłowić sobie powagę sytuacji. Zastrzeliłeś mnie. To będzie? Okej, najpierw wziąłem bagażnik. Nie wiem, potrzebny jest ten przedmiot. No prze, nawet gaśnica jest. Dobra, odejdź. Siadaj. Masz gaśnicę. Daj mi gaśnicę. Jest. Zamknij ten bagażnik, co jaka wiocha. Co tak go będę od... Szatańska fura, wejdźmy do niej. I tu od razu wezmę ten przedmiot, żeby się później po niego nie wracać, wezmę to jest tupecik. Fryzurka, zamówienie. W tej grze 60 klatek, chociaż nagrywam 30. Także jest very nice. Oczy jakieś. Dobra, tu mam jakieś. Parkiem strzeżony i Rakowiecka, czyli więzienie. Gadam z tym kolesiem. Mam tam nam połowę ciekawego. Dzień dobry panu. Możemy gablotę na godzinkę zostawić? Nie, no przykro mi, ale raczej nic z tego nie będzie. No a czego? No bo tak. Bo widzi pan. Komplet mamy i nic, normalnie, nic nie da się zrobić, panie. No, chyba że, jak to się mówi, jak się to się zrobi. Haha, nie rozumiem. Ty, grucha, masz jakieś pieniądze? No ty, zupełnie spłukany jestem. Widzi pan, no bo my nie mamy pieniędzy. To niedobrze, szanowny panie, bo widzisz pan, naprawdę nie mamy już miejsca na parkingu? A mogłoby się coś zrobić? Co panie, nie dogadamy się czy jak? No sam nie wiem. My się nie dogadamy. Panowie, jesteście mojego wnuka. Ten gówniarz szaguje całe dnie na ławce z tymi swoimi koleżkami i nic ze sobą nie robi. To znaczy robi, ale nie chce nawet o tym myśleć. Narkotyki, panowie, narkotyki! Sprzedajesz? Sprowadźcie go tutaj, a może uda mi się go zagonić do jakiej roboty. Nic nie sugeruje, nie? Ten dziadek spoko jest. A w zamian możemy tu zostawić furę? Nic nie zginie? No jasne. To znaczy, tak, możecie. I nie. Nie ginie nic. W sensie. W sensie, aha, fajnie. Dobra. Gdzie jest skateparku? Co tam ciekawego? Jakiś dres siedzi? A, miałem to powiedzieć. A jak grucha tam już gadał, to już nie miałem co wtrącać. Nie lubię, jak ktoś w mojej obecności pali, nie lubię na to patrzeć.
Nie jakieś tam ogólne uprzedzenia czy coś, ale po prostu nienawidzę. Tylko tak, lekka intencja. Nie wiem. Dym ten po prostu jest okropny. Ja nienawidzę tego dymu, po prostu tak mierdzi, że... No dobra. Gadam z dealerem. Co? Może panowie chcecie się w to lub owo zaopatrzyć? A co chcesz? A co masz? Co tam masz? O, same dobre, najlepsze rzeczy. To co jest popy? Zielone do płuca i białe... Nie, no wiesz o co chodzi. Ale przede wszystkim to, co na osiedlu płonie najjaśniej. Czyli len. No to teraz okazję, aby się wykazać. Aha, spoko. Sam nie mogę uwierzyć, że to robię. Że co? Czy ty, buraku, nie widzisz, że tutaj jest młodzież? I że młodzieży nie wolno ścierwa sprzedawać? No a panowie, co wy? Normalnie... Co wy? Jacy wy? Że jak? Czy kolega jest ham? Wiesz, kto jesteśmy? Kto jesteśmy? Kozacy z Wybrzeża, do rany boskie! Przecież ja o was słyszałem! Taki z ciebie kozak? Fajnie, że masz dobry słuch, pajacu. A masz nie fart, ziomek. Mój kolega ma dziś zły dzień. Dzięki, grucha, że mi pomagasz. Masz normalnie 2 sekundy, żeby mnie z oczu zejść, łachmy to. Już panowie bez nerw, gitara przecież, ja mywam, już mnie nie ma, zrozumiałem, no przejęliście rewir. Pan. Kurde. Co jest? Ech, a stwora chciał mnie ukraść. No co z tego? Hot dog, bierzemy sobie. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba tego jeść. O, ziomki! Ja ten ma chyba dready to są. Znaczy nie wiem. Może? Możliwe. Od razu wiem, że powiem wam tyle, że tutaj skończymy. Teraz tu jest zapis. Tutaj kończymy odcinek, pierwszy. Tak jak prolog, wprowadzenie. Tak więc kończcie mój filmik pod filmikiem, w komentarzu subskrybujcie, rzućcie przyciskiem na moim kanale, biało czarne, mnie się oglądacie na YouTube. Łapki w górę zielone, łapki w dół czerwone. Jeśli macie już je kliknąć, to lepiej, żebyście napisali komentarz, co zrobiłem źle. To bardziej mi pomaga niż łapka taka w górę, że... I łapka w dół, znaczy. Łapka w dół, sorry za to, nie. Nie łapka w górę, tylko łapka w dół mi nie pomaga. W górę jak najbardziej. No i to wszystko w tym odcinku. Czekajcie na następny, czyli drugi. Subscribe and enjoy. Na razie.